Gdy pociąg mknął wśród tej ich roboty, zdawało się patrzącemu, że ci ludzie, rojnie tam zajęci, kłaniają się nisko. Szare były, spalone, ściągłe ich twarze, kościste postacie, biało-szare odzienie. Barwniej nieco zaznaczały się chusteczki i spódnice kobiet schylających się ku ziemi i z pięknym gestem odkładających na uboczu garście zrzętego zboża. Jaki to inny naród, myślał rozłudzki. Szary jakiś naród, twarze mężczyzn golone, ludzie szczupli. Było mu bardzo miło patrzeć tak w tę przestrzeń, zaciągniętą zbożami, w tę niską, szarą, piaszczystą ziemię, zalaną słońcem i zasypaną rosą. Oto tam, kędyś daleko, Mgiełka Śniada jeszcze się ciągnęła z nadwód. Stado Cyranek pomknęło w dal. Polsza, myślał oficer. Gniewne, surowe uczucie wzniosło się z tego wyrazu, lecz wnet upadło w zadumanie. Po raz pierwszy był oto na swobodzie. Ukończywszy z najwyższym odznaczeniem Michałowską szkołę, jechał do wyznaczonej mu baterii, konsystującej w mieście dalekim, o co wystarał się dziad i opiekun generał w Dymisji, mieszkający na wsi. Miesiąc po egzaminacyjny spędził u krewnych synów drugiego Stryja, również generała, którzy byli już szlachtą osiadłą w guberni Penzeńskiej. Nareszcie Zdjęto zeń wszelką opiekę po tylu latach korpusu kadetów i szkoły artyleryjskiej, gdzie był numerem, jednostką w wiekuistym szeregu. Nie czuł na sobie w tej chwili badawczego oka zwierzchników.